W tym roku stacja dializ Szpitala Śląskiego w Cieszynie wzbogaciła się o 3 nowe sztuczne nerki. Dwie zostały zakupione dzięki wsparciu Fundacji Śląska Cieszyńskiego. Łączny koszt tego daru to ponad 73 tysiące złotych. Trzecią zakupiło Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Oficjalne przekazanie nerek przez fundację miało miejsce 8 listopada. Znajdujemy się na terenie stacji dializ, która istnieje i pracuje już od 23 lat. W chwili obecnej dializujemy 86 chorych, którzy mają wykonywane dializy 3 razy w tygodniu, co się przekłada na 13 dializ w miesiącu i 156 dializ w skali roku, celem ich utrzymania przy życiu. W chwili obecnej posiadamy 18 sztucznych nerek, z tego część parku maszynowego jest w okresie jeszcze pracy, ale trzeba je po prostu też niektóre sztuczne nerki wymieniać i z tego powodu praktycznie co roku prosimy Fundację Zdrowia Cieszyńskiego, a także inne instytucje, firmy o umożliwienie zakupu nowych sztucznych nerek, żeby zakupić nowe i wycofać stare z użytku. Czas dializy zależy od stanu zdrowia pacjenta. Przeciętnie to 12 godzin w tygodniu. Dializowany w Cieszynie jest m.in. były dyrektor Szpitala Śląskiego, a także ordynator oddziału ginekologii i położnictwa Janusz Karbowniczek. Cieszę się bardzo, że mogłem skorzystać z tej placówki. Zresztą wcześniej już wiedziałem, bo z tą nerką miałem pewien kłopot. Ordynator mnie ustawiał tak już delikatnie, no ale dzięki temu mam kilka lat chyba jeszcze do przodu. Prawidłowa żywotność sztucznej nerki wynosi 5 lat. Systematyczna wymiana pozwoli na wycofanie tych starych. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, która pomaga już od 28 lat, zbierając pieniądze na potrzebne urządzenia i aparaty. Fundusze ciągle są potrzebne, można ich wspierać, wpłacając datki, ale również biorąc udział w organizowanych przez Fundację wydarzeniach, na przykład koncertach. W grudniu takiego wsparcia będzie można udzielić dzięki obrazom. Obrazy trafią na aukcję, a obrazy te darowane były przez darczyńców dzięki koncertowi w Domu Narodowym w Cieszynie. Artyści cieszyńscy będą ozdabiać ściany w korytarzu przychodni. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.